Kurde. Andrzej. Mariusz. Krzysiek. Kurwa. Krzysiek. Śpisz? Która godzina? O kurwa. Jest? Do 12. O matko, mieliśmy nagrać z Mokrzyna. No. Wstajemy. O kur... Coś mi spadło na dach. Coś spadło na dach. Wiewiórka pewnie. To pewnie Jerzy. Ej, zobaczcie jak szybko... Patrz. Patrzmy. Kto to jedzie? Ale żeśmy trafili. Jak żeśmy trafili, ty siny jestem. To niezłe odśnieżanko. Jak pan Boguś jeździ. Żeśmy trafili, co? Za pół godziny wraca. A gdzie pan jedzie? Nie? Za panem też nie? O kurde, to nie jest ze śniegu. No dobra. Dobra. Gulf nie da rady. Nie, byśmy pojechali za nim, ale nie damy rady, bo go, no, tam jest taki przejazd, że... Mówisz, że siądzie? No jeżeli pan Boguś sam mówi, że nie da rady, no to... To niezłe go, proszę, tu trzyma. Cześć. Dzień dobry, z tej strony wiadomości 24/7/8. Z tej strony ja, a z drugiej strony widzicie Mateusza, Brączek. Cześć. Tak. Tak? Zgadnijcie się, jesteśmy. Tak, znajdujemy się pod Pałacem Kultury. O Boże. Panie Mateuszu, proszę powiedzieć, jak zima tegorocznie. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Dobrze. Proszę mówić. Dziękuję za udzielenie głosu. Zima tegorocznie, no na razie topnieje, ale... To jest konkretne topnienie. Jest bardzo dużo śniegu. Czemu na pańskiej twarzy tak dziwnie wchodzi słońce? Nie przez wiem. Jakieś okno. Co to za okno? Proszę więcej powiedzieć tak, na ten temat. Tak, wczoraj zostały wstawione okna. Nie, ogólnie jesteśmy tak, jesteśmy w Mokrzynie. Nie pokażę, no chociaż no tak pół. Tak, tylko pół na pół pokażemy dzisiaj, bo jutro planujemy tutaj przyjechać o godzinie 10 rano. Nagrać dla was takiego już... Stój w tym świetle, chodź tu. Planujemy nagrać takiego bardzo fajnego vloga z tego, co tutaj się dzieje. Pokażemy wam, jak to tutaj wygląda. A dzisiaj przyjechaliśmy tylko tak sobie obczaić teren, co będziemy po prostu jutro mogli nagrywać. No i znajdujemy się teraz we wiacie, także wiatę możesz pokazać od środka. Taka zapowiedź wam zrobimy na jutro, także bądźcie gotowi, czekajcie na drugim kanale, zobaczycie jak tu się zajebiście pozmienia ogólnie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym naszym odcinku typowego vloga, dziennego, gościu. Oła, zajebałeś mi w obiekty. W dzisiejszym odcinku polepimy sobie bałwana. Składniki, łopata, trochę śniegu, nie wiem, kilo, dwa, trzy, golf, znaczy nie, taki golf, bo zimno, bo tu ten, trzeba się ubrać na mocno. No i zapraszam bardzo ze mną, zaraz bardzo serdecznie, proszę do mnie. Z nami jeszcze jest Monika. Kurwa, ale... dzięki, że mnie przedstawiłeś. I operator kamery głównej lub bocznej Mateusz Brąk. Dzięki, cześć. I teraz tak, wchodzimy, oczywiście tutaj musimy sobie narzucić kup. Ogólnie będziemy sobie lepić ciągnik, tak? No ciągnik, co ja mogę powiedzieć, no ciągnik tak jak ciągnik do koła, kabina, ciągnik z Mokrzyna. A coś ryma zapierdzielił. Teraz tak, robimy dużą kupę. Taka konkretna kupa musi być, nie wiem. Łopata, dwie. Zrobiłem, papieru nie ma. Co? Papieru nie ma. Dlaczego? Bo już kupę zrobiłem. O Boże. Ty byś mi pomógł. No trzymam aparat, nie mogę. To postaw, a nie. Monika będzie teraz operatorką. A czy miałem dzwonić, jak łopaty nie mam? Nie masz łopaty? Nie. Czyli nie masz jednego z głównych składników. Czekaj, już idę. Oj, idę po jeszcze jedną łopatę, ale mniej tu. Proszę, chodź. O kurde. Ta będzie dobra do uklepywania. W którą stronę go robimy? No dobra, już wiem. Co ty robisz? Pocybuję. Dawaj, syp tu mi na dziurę. Nie wiem, czy w ogóle śnieg się lepi. Głównym problemem ostatnich dni była zbyt niska temperatura powietrza, która sprawiała, że śnieg nie chciał się lepić. Tak chuj! Dziś też jest zbyt zimno, ale damy radę. Chyba Galoka mówili, że dzisiaj będzie na plusie. Brączek powiedział, że będzie najwyżej oblewał śnieg. Co ty?
No bez jaj, no bez jaj, kuflu. Ciągnik... Duży ten ciągnik będzie? Ciągnik marki Ursus jest niedużych rozmiarów. Jak nie, to po prostu... Jeśli bałwan wam nie wyjdzie, tak, to... To ci życzę sobie chociaż, nie wiem, chodnik, drogę... O, tata, tata przynajmniej będzie zadowolony, dach będzie odśnieżony. Tak, odśnieżony. Gorzej, jak się dach zarwie do garażu. Kochanie, jak się rączki bolą, to możesz sobie odstawić aparat. Tak. Nie bolą. Nie bolą? Tak, ja mogę tu zrobić ci taki, o... Jeżeli bolą was ręce, tak, to kolejny składnik. Potrzebny jest łopata, trochę tu i trzeba odśnieżyć. Wtedy stawiacie kamerę. Wita, co to za... To jest droga do Mokrzyna, tu się jedzie za tym drzewem w prawo. I tam taka hałda jest, to on nie w tą stronę, to trzeba w drugą w ogóle. I tu Mokrzyn jest, to tam dojedzie tak, będzie tak chwilę. Trochę suchy ten śnieg, nie wiem czy to nie idlo. Kolejnym składnikiem dobrego nagrania odcinka może być zastosowanie GoPro na głowę. Jest to kamera sportowa przystosowana na głowę do nagrywania, tak. Red takie pisze na górze. A gdzie ona jest? W mojej kieszeni, a jeżeli nie masz kieszeni, to na następnym filmiku pokażę wam, jak zrobić kieszeń bez kieszeni. O, tu jest GoPro. Także my przenosimy się na obraz tutaj.
po 12 tygodniach pracy udało nam się zrobić efekt końcowy. Tak oto wygląda nasz piękny ciągnik. Jakiej marki? Nie wiem, spytajcie Jarka albo Mariusza. Jarka? Nie wiem, Jarek. Nie znasz Jarka? Ja też nie. Nie, ale w miarę wyszedł. Powiem wam, że no spory roboty, bo ile? Ile godzin? Z 15 tygodni, no. Z 15 tygodni, nie, tak, a tak serio, naprawdę to ile? 2 godzinki? No 2-3 godzinki nam to zajęło. Ale myślę, że efekt nawet końcowy jest spoko. Brączek chciał tu ładnie przy nim usiąść, żeby sobie zrobić zdjęcie na pamiątkę. Monika się schowała, już do kabiny weszła. Ciągnik posiada 4 koła, 4 napędowe, rurę, którą Brączek znasz. A wiesz co mogliśmy się z kołami zrobić? Co? Takie wcięcia tutaj porobić. Jak ty chyba chciałeś robić protektor? Ale to jest, on ma po prostu słaby bieżnik, bo tutaj trzeba opony wymienić. Tak. Ogólnie no nie zapomnieliśmy o tym bieżniku, ale i tak wygląda moim zdaniem zajebiście. Myślę, że wyszło całkiem spoko. To pierwszy ciągnik, który zrobiliśmy w śniegu, bo nie wiem, czy kiedyś robisz. Jeszcze nigdy nie robiłem i dla was taki mały challenge może. No i ogólnie jak będziecie mieli chwilę i chcecie coś ulepić, to ulepcie i przyślijcie nam jakąś fotkę. Postaramy się najlepszą wybrać i wstawić na Facebooka. Zobaczcie, śnieg. Prawie w ogóle się już nie lepi, dlatego ciężko nam było coś zrobić, no ale się udało. Teraz tak fajnie zamarzł, bo git, co? No, ogólnie gdyby był dzisiaj lepszy śnieg, gdyby się lepił, wierzcie, że wyglądałoby to o wiele, wiele lepiej i zajęłoby nam to o wiele mniej czasu. A niestety, że tak wyszło, no to musieliśmy zrobić co w naszej mocy. Także co, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę i zapraszam was już na kolejne vlogi, które już na dniach, mam nadzieję, że wreszcie z Mokrzyna i uda się coś nagrać Bartka i Kacpra. Także co, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę.